Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku podstawowej mechaniki motocyklowej. Dzisiaj zajmiemy się montażem crashpadów. Niby banał, niby każdy wie jak to zrobić, ale chcieliście podstawową mechanikę, więc montaż crashpadów będzie taką typową podstawową mechaniką. Zaczniemy od crashpadów. Do tego dołożymy tank pad na zbiornik. Tank pad oraz crashpady zorganizował sobie właściciel motocykla. Montujemy to, co on chciał. Nie będziemy się tutaj już bardziej rozpisywali na temat tego, czy to jest dobry produkt, czy niedobry. Pokażę Wam, jak zamontować. Wszystkie inne firmy analogicznie do tych montuje się bardzo podobnie, więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy dzisiejszy odcinek. Montaż crashpadów zaczynamy od zdjęcia powiewek. Akurat w GSX-erze K7, K8 1000 nie ma tutaj problemu. W niektórych motocyklach musimy zdjąć powiewki, żeby dostać się do śrub. W tym akurat egzemplarzu śruby są na wierzchu, ale zdejmujemy owiewki po to, żeby było nam łatwiej tutaj wszystkim manewrować. W momencie, kiedy będziemy odkręcali na przykład tą śrubę przy owiewce, no mielibyśmy problemy. Jak zdjąć owiewki? Znajdziecie na naszym kanale w poprzednich odcinkach podstawowej mechaniki motocyklowej. No dobra, zaczynamy. Zaczynamy, ja tu się ubrałem rękawiczki. Pomarańczowe. Crashpady w K7 litrowej montujemy pod śrubę mocującą silnik do ramy. Z tej strony musimy najpierw poluzować kontrę, która zaciska śrubę. Luzujemy. Nie musimy jej całkiem odkręcać, wystarczy, że poluzujemy. I teraz wykręcamy śrubę mocującą silnik do ramy. Dobra. Do tej małej śrubki używamy ampula szóstki, do tej większej ósemki. Tutaj mamy taką tulejkę, od której odkręcaliśmy tą kontrę. Ta tulejka jest regulacyjna. Ona ma nam wyregulować piec względem ramy. Także z tamtej strony mamy piec przykręcony. Tutaj regulujemy sobie jego odległość od ramy, tą tulejką. Śruba nam to dociska, reguluje. Na koniec kontrujemy tak, aby zacisnęło tą tulejkę, żeby nam się nic nie przesuwało. Crashpady kompozytowe. Materiał, z którego są wykonane, jest to jakiś stop plastiku. Powiem szczerze, nawet nie wiem, z czego to jest wykonane. Wygląda jak wydrukowane trochę na drukarce 3D. Nic. Najprawdopodobniej te crashpady nie zabezpieczą nam motocykla przy jakichś większych ślizgach, ale na pewno zabezpieczą motocykl przy parkingówkach. Także no coś tam na pewno to podziała. W zestawie mamy takie tulejki dystansowe. W momencie, kiedy odkręciliśmy już śruby, wkładamy sobie normalny crashpada, montujemy. W tym zestawie jest chyba klucz 17. Normalnie jak zwykłą śrubę przykręcamy. Dobra.
koniec musimy sobie wyregulować tylko, gdzie ma znajdować się nasz napis z przodu, z tyłu. Ja tutaj w tym miejscu zostawię napis od góry. Dokręcamy odpowiednim momentem, a moment to tak. Główne śruby 55 Nm. Zapamiętajcie. Te główne 55, te 23 Nm. To są te kontry do tulejek. Tak naprawdę tylko z tej jednej strony będziemy ją dokręcać. Nie z drugiej. Ok. Ustawiamy sobie na kluczu 55 Nm. 4, 5. Ok. 55. 17. Przytrzymujemy sobie tak, aby napis. Aby napis był do góry i dokręcamy. Nm. Tulejka nam doszła, przytrzymała ładnie silnik. Teraz dokręcamy dolną. 23 Nm. I crash pad mamy zamontowany. Przejdźmy na drugą stronę. Co do drugiej strony, spójrzcie. Tutaj nie mamy takiej śrubki kontrującej. Dlaczego? Ponieważ silnik w motocyklu ustawiamy do lewej strony, a prawą stroną regulujemy go względem ram. Dlatego tylko tutaj mamy tą pozycję. Ktoś by zapytał, ej, dlaczego nie zacząłeś od tej strony, jeżeli tu się ustawia silnik? No właśnie, gdybyśmy demontowali cały silnik, odkręcali wszystko i on by nam się przesunął, zaczęlibyśmy od lewej strony skręcania, czyli dokręcamy go do ramy, z tamtej strony regulujemy i dopiero kontrujemy. W tym momencie silnik mam już wyregulowany do lewej strony, więc zrobiłem najpierw prawą stronę, bo i tak mi się nic nie przesunie. W tym momencie odkręcając tą śrubę, odkręcamy, dokręcamy, nic nam się tu nie przesuwa, silnik jest w tej samej pozycji. Także ta strona jest troszkę łatwiejsza, bo wystarczy odkręcić śrubę mocującą blok silnika, założyć crash pad. Na co jeszcze możemy zwrócić uwagę? Tu są takie tulejki dystansowe. Tam była krótsza tulejka, tutaj jest dłuższa. Przez to, że ta nam wchodzi w ramę, tamta była na równo, ponieważ mieliśmy w środku tulejkę dystansową. Więc musimy pamiętać o tym, że z lewej strony montujemy crash pad z dłuższą tulejką dystansową. I co? Dokręcamy sobie śrubę. Regulujemy tak, aby napis był do góry. Dociągamy dynamometrem. 55 Nm, tak samo jak z tamtej strony. Ok. Dobra, teraz doszło. W tym momencie pozostało nam tylko założenie plastików. Nagramy to, pokażemy Wam w mega przyspieszonym tempie. I tą część motocykla będziemy mieli skończoną. Zajmiemy się tankpadem. Zaczęliśmy składać plastiki, ale okazało się, że siodło przykrywa nam część tankpada, więc zdejmiemy je jeszcze i zrobimy to najpierw. Były inne plany, ale się zmieniły. Dobrze, żeby zdjąć tankpad, musimy na klej, ponieważ klej może nam uszkodzić lakier na zbiorniku, a tego byśmy nie chcieli. Więc stary tankpad rozgrzewamy. My rozgrzejemy go opalarką. Możemy też
rozgrzać go suszarką do włosów, jak ktoś nie ma opalarki. Ale musi być ciepły, nie może być w temperaturze otoczenia, musi tą temperaturę mieć większą, tak aby się zrobił cały elastyczny i lekko nam się odkleił ze zbiornika. Najlepiej jest usunąć go ręcznie, nie używając jakichś narzędzi do podważania. Spójrzcie, ładnie nam odchodzi, zrobił się mięciutki, nie zrywa nam lakieru. Dobrze to wychodzi. Uważajcie też, żeby się nie poparzyć opalarką, bo jak będziemy grzali tak blisko, to możemy się poparzyć. Naklejkę mamy zdjętą, spójrzcie, nic się nie uszkodziło, nic się tu nie wydarzyło, ale został nam bardzo brzydki klej. Co teraz z tym zrobić? Są dwa sposoby, nawet trzy, to znaczy sposoby. Sposobów jest dużo, są kilka, powiedzmy, opcji, jak to ściągnąć. Możemy użyć specjalnego krążka do usuwania kleju z lakieru, jest to gumowy krążek do usuwania takich rzeczy. Ale w domach raczej mało kto takie urządzenie posiada. Możemy spróbować zmyć to benzyną ekstrakcyjną. Benzyna ekstrakcyjna nam to weźmie, nie uszkodzi lakieru. I to będzie, powiedzmy, środek, który będzie najbardziej dostępny. Możemy też spróbować zmywaczem do hamulców. Zmywacz do hamulców też nie uszkodzi nam lakieru, nie musimy się obawiać. Ewentualnie użyć profesjonalnego środka. My użyjemy tutaj surface cleanera. Takiego jak się używa podczas oklejania samochodów, w tym rozpuścimy stary klej i umyjemy zbiornik. Zmoczymy, niech sobie troszkę odczeka, żeby się delikatnie odmoczyło. No jest z tym trochę zabawy, ale jak to mówią, piękno wymaga poświęceń. Więc musimy poświęcić trochę czasu. Powierzchnię udało nam się oczyścić, ale mamy taką obwódkę w koło starego tank pada, taką delikatnie zmatowiony lakier. Żeby nie było tego efektu, musimy delikatnie przepolerować. Najzwyklejszą jakąś taką pastą ścierną typu Tempo. Przepolerujemy sobie ten zbiornik w miejscu montażu nowego pada. Zatrzymamy pastę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj mieliśmy troszkę utrudnione zadanie, bo na zbiorniku przyklejone są bezbarwne stomp gripy. Te stomp gripy nie mają żadnych walorów do jazdy sportowej i jedynie zabezpieczają zbiornik, tak samo jak folia bezbarwna na samochodach. Okay. Nie wiem, czy będzie to widać na filmie, ale te takie smugi, cienie wokół starego pada zniknęły. Po wypolerowaniu ponownie odtłuszczamy całą powierzchnię. Już mi się tutaj kończy ten specyfik, ale jeszcze na motocyklu nam wystarczy. Porządnie musimy odtłuszczyć, żeby nam się nowy pad ładnie przykleił. Odtłuszczamy, czekamy aż powierzchnia wyschnie, możemy odtłuścić trochę dalej. Już później nie będziemy mieli możliwości dostania się do wszystkich zakamarków, także zróbmy to jak najlepiej na płaskiej powierzchni. Wyczyśćmy ten zbiornik porządnie.
aby nowy pad nam się przykleił. Akurat w tym zestawie, spójrzcie, mamy jeszcze jakąś tam ściereczkę do przecierania zbiornika. Możemy nawet jej użyć. Zobaczymy, jak to wygląda w tym zestawie. Zestaw jakiś tam z Allegro. Spójrzcie, jak wygląda ściereczka na zdjęciu. Nie wiem, będzie widać. Widać, tak? Ok. A tak wygląda w realu. No nic, coś tam powinno nam wystarczyć. Użyjemy oryginalnego środka do odtłuszczania. Czuć bardzo mocno alkohol. Także na pewno nam to ładnie odtłuści. Ściereczka jest bezpyłowa, więc żadne paprochy nam pod spodem nie powinny zostać. Dobra. Czekamy, aż wyschnie. Po osuszeniu powierzchni przystępujemy do montażu naszego pada. Musimy sobie najpierw wyobrazić, jak on ma być przyklejony, w którym miejscu. Tak, abyśmy później za pierwszym razem, za pierwszym podejściem sobie go nakleili. Odklejamy cały pad i przyklejamy go jak zwykłą naklejkę. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, sobie ustalamy pozycję, mniej więcej rozmieszczamy. Oczywiście możemy go delikatnie przyłożyć. Sprawdzić, czy jest na środku. Czy proporcje między elementami zostały zachowane. Jeżeli nie, to delikatnie podważamy i sobie go przesuwamy. Sprawdzę sobie mniej więcej linijką do jakichś tam odnośników, czy nam się mniej więcej zgadza, mniej więcej jest równo. Przyklejamy go od środka, tak aby się nam ładnie tutaj rozłożył we wszystkich kierunkach. Później możemy przejść do tych boków. No i drugi element tak samo. Odklejamy go od folii. Ops. Teraz tak, aby symetria tego wszystkiego została zachowana. Celujemy sobie mniej więcej, żeby nam się pokryły tutaj grafiki. Delikatnie przyklejamy, sprawdzamy, czy jest równo. No moim zdaniem jest idealnie. I przyklejamy. Więc możemy sobie wziąć ściereczkę, ładnie wszystko jeszcze docisnąć. No i moim zdaniem pad by był gotowy, wyszedł całkiem przyjemnie. Nie wiem, jak to będzie się trzymało, jak długo, ale od nas wyjedzie pięknie. Zrobiliśmy wszystko, o co klient nas prosił. Została nam wymiana opon, czego nie będziemy już pokazywać w odcinkach, bo i tak sami tego w domu nie zrobicie, więc to jest bez sensu. Demontaż koła, regulacja łańcucha, znajdziecie sobie to w
odcinkach Budujemy Geeksa, poszukajcie sobie u nas na kanale. Koło przód, jak i koło tył tam znajdziecie, także bez problemu. Wszystkie momenty do kręcenia, gdyby ktoś chciał, znajdzie też tam u nas na kanale. Pomału już będziemy żegnali się z naszym głównym bohaterem pierwszych odcinków Podstawowej Mechaniki Motocyklowej. Zapraszamy wszystkich do kolejnych odcinków. Na pewno jakieś ciekawostki motocyklowe znajdziemy, inne motocykle. Także obserwujcie nasz kanał. Chciałbym tutaj też nawiązać do naszego konkursu. Konkurs z motorynką cały czas trwa. Także obserwujcie nasz Instagram, nasz Facebook. Tam pojawiają się nowe informacje, nowe wiadomości. Już niebawem na naszym kanale kolejny filmik związany z konkursową motorynką. Także nie przegapcie odcinka. Tu też chciałem podziękować wszystkim naszym widzom. Bardzo dziękuję za subskrypcje, za lajki, za komentarze. Jesteście tacy. My się rozpędzamy, wy oglądacie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też się wam spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapę. Dla tych, co jeszcze nie subskrybują naszego kanału, zapraszam. Kliknijcie tutaj na dole ten czerwony przycisk. Zaznaczcie sobie dzwoneczek, abyście nie przegapili naszego kolejnego odcinka. Widzimy się niebawem.